Za późno, by odwrócić głowę od problemów. Za wcześnie, by bezradnie rozłożyć ręce. Za 5.12. Podcast o wyzwaniach krytycznych. Witajcie w podcaście Mówią Drzewa. Dzisiaj rozmawiam z dr Beatą Pachnowską, która reprezentuje Instytut Badań Rynku i Opinii Społecznej IMAS International Spółka z o.o. oraz Instytut Drzewa, który zajmuje się edukacją w zakresie drzew właśnie, ale w bardzo taką specyficzną edukacją dotyczącą diagnostyki i inspekcji drzew. Instytut prowadzi między innymi szkolenia na certyfikowanego inspektora drzew, które są inspirowane podobnymi szkoleniami w Niemczech, a także organizuje Kongres Diagnostyki Drzew, o czym mam nadzieję, że też Beata powie nam parę słów. Dzisiaj skupimy się na bardzo ciekawych badaniach o podejściu Polek i Polaków do drzew, o tym, jak postrzegają drzewa. Mam nadzieję, że mimo tego, że nie będziecie widzieć wykresów, to będzie to dla Was bardzo ciekawe i inspirujące w jakiś sposób. Czy Beato, chciałabyś może dodać coś o sobie, o tym, co robisz i przybliżyć trochę bardziej swoją osobę niż ja to zrobiłam? Te dwie afiliacje, o których wspomniałaś, one odzwierciedlają trochę dwie nogi takie edukacyjne i specjalistyczne, którymi się obecnie zajmuję, bo rzeczywiście z jednej strony zajmuję się ludźmi, jestem psychologiem społecznym z wykształcenia i ten mój doktorat jest właśnie z tej dziedziny, tak? W związku z tym bardzo interesują mnie i postawy, i zachowania ludzi, które są związane zawsze z ich wiedzą, ale są również związane z tym wszystkim, co jest przynależne człowiekowi, czyli na przykład tendencyjnościami w spostrzeganiu, pewnym przywiązaniem do tego, co lubimy, co nie, racjonalizowaniem swoich zachowań, swoich spostrzegań, czy też swoich decyzji. Tak więc to jest jedna taka noga, a druga noga od 12 lat mniej więcej już w tej chwili zajmuję się drzewami bliżej. I badania, o których będziemy rozmawiać, są inspirowane właśnie rozmowami ze specjalistami zajmującymi się drzewami. Tutaj w szczególności 2015 rok, o których wspomniałaś, to chyba pierwsze takie badania, które zrobiliśmy w ramach IMAS-u, czy w ramach Instytucji Badania Rynku Ludzi, tak? Gdzie po rozmowach z dr Marzeną Suchocką i jej zespołem doszliśmy do wniosku, że warto zrobić jakieś badania opisujące, co ludzie myślą o drzewach. Także to takie może wyjaśnienie dla tych osób, które mogą być zdziwione, że takie dwie rzeczy są połączone ze sobą i zupełnie dwie różne instytucje, tak? To jest świetne połączenie. I w takim razie, jakbyś mogła powiedzieć, czy te badania dotyczące postrzegania drzew przez ludzi miały może w zamyśle rozprawić się z jakimiś mitami dotyczącymi drzew? I jeśli tak, to jakimi? Nie moje badania, ale niewątpliwie badania, które Marzena Suchocka robiła, tak. I ona nadal zajmuje się tym tematem, bo między innymi te inspiracje, które potem znalazły swoje przełożenie w kwestionariuszach, pytania, które zadawaliśmy ludziom, to są właśnie pytania o pewne mity, pewne przekonania niekoniecznie prawdziwe, a nieprawdziwe, ponieważ wielu z nas nie jest prawidłowo edukowanych w zakresie szeroko rozumianej przyrody, a drzew w szczególności. Tak, większość ludzi prawdopodobnie rozpoznaje, czym jest drzewo i rozróżnia drzewo od krzewu, ale niekoniecznie już potrafi wskazać gatunek, tak, czy chociażby rodzaj. Pewnie jeszcze liściaste i iglaste. No, ja myślę, że w szkole to jest jeszcze rozpoznawane. Później chyba nie używamy tych kategorii, bo nie są nam potrzebne. Po prostu nie używamy ich, bo też oddalamy się od przyrody. Ale tak, te mity, jeżeli wracając do Twojego pytania pierwotnego, tak, te mity również sprawdzałyśmy, a potem już sprawdzaliśmy w szerszym zespole badaczy z mojego Instytutu IMAS. Dobrze, to tak jeszcze dla porządku, jakbyś mogła powiedzieć dokładnie o wynikach, jakich badań będziemy rozmawiać, kiedy one były przeprowadzone, na jakiej próbie i jaką metodą? I znów różnie, tak? Badania pierwsze, o których rozmawiamy, to badania z 2015 roku i te pierwsze badania, o ile pamiętam dobrze, realizowaliśmy jako wywiady telefoniczne na reprezentatywnej próbie Polaków od 15 roku życia w górę, ale następne badania, o których będziemy rozmawiać, już wszystkie realizowane było metodą online na węższej próbie, dlatego mówimy tutaj o Polakach dorosłych, 18-64 najczęściej są te pytania tak zadawane, ze względu na metodykę, która pozwala mi względnie tanio uzyskiwać w sposób taki pozabiznesowy te badania, włączając je w inne badania ogólno
polskie, przekrojowe. Tak, także one na ogół są badaniami online i w związku z tym nie uwzględniamy w części tych badań osób najstarszych. To może mieć znaczenie dla interpretacji tych wyników, bo osoby najstarsze mają tutaj troszkę inne zdanie na temat przyrody. Wcale nieoczywiste, to nie jest tak, że w jednym kierunku to idzie. Z innych badań widzimy, że często są bliżej przyrody i tak są bardziej eko w takim rozumieniu współczesnym, na przykład robią przetwory albo świetnie segregują śmieci, prawda? Ale mają też takie zdroworozsądkowe podejście i do drzew, i do zwierząt, i do innych elementów przyrodniczych wynikających chociażby z ich dzieciństwa, zupełnie inaczej spędzanego niż my spędzaliśmy, czy wy spędzaliście jako młodsze osoby może niż ja. Jeszcze najmłodsze osoby pewnie jeszcze inaczej spędzały, bo odkąd weszły w powszechny użytek komórki, to chyba jeszcze mniej czasu dzieci spędzają na zewnątrz. Ale pewnie świetnie wiedzą, jak wygląda drzewo w Minecrafcie i no jak dobrze. Je zbudować. Dokładnie, wracamy do badań i zarówno w 2015 roku, jak i w 2019 zadaliście pytanie, które myślę, że jest bardzo ważne, jak tak właśnie zwłaszcza obrońcy drzew myślą o drzewach. Czy zgadza się respondentka z tezą, że każdy powinien móc ściąć drzewo na własnej działce bez niczyjego pozwolenia, nawet gdy jest starsze niż 10 lat? Kiedyś to oczywiście w ustawie było stwierdzenie, że starsze niż 10 lat, no mówimy tutaj po prostu o drzewach, które już trochę czasu rosły, więc nie są takie zupełnie najmniejsze. I tutaj bardzo ciekawy jest ten wynik, bo w 2015 roku w grupie ogółem 38% było za tym, że każdy powinien móc ściąć to drzewo bez pozwolenia, a w 2019 roku już tylko 18%. Przy czym bardzo zbliżone wyniki były, biorąc pod uwagę tylko właścicieli terenów pokrytych drzewami, bo to było 39% za tym, żeby można było ściąć na własnej działce w 2015 i 23% w 2019. I tak się zastanawiam, czy na te wyniki miało może wpływ, według Ciebie, znaczne poluzowanie prawnej ochrony drzew, która nastąpiła w związku z tak zwanym Lex Szyszko, uchwalonym początkowo w 2016 roku, później leciutko zmienionym w 2017. Ale jakby clue pozostało takie samo, czyli właściciele, osoby fizyczne, właściciele terenów z drzewami mogą bez pozwolenia, zezwolenia ścinać drzewa, no tylko po tej małej zmianie po prostu muszą zawiadomić urząd, że zamierzają to zrobić. Tak, na tak zwane zgłoszenie, na ogół, prawda, bo to zależy jeszcze od typu drzewa, ale tak, wiosną 2015, kiedy zadaliśmy po raz pierwszy to pytanie, ono było inspirowane ówczesnym raportem NIK na temat drzew przydrożnych. Duża była dyskusja na ten temat i rzeczywiście pojawiła się taka ciekawość, co sądzą na ten temat Polacy. Powiem szczerze, że nawet tak bardzo nie publikowaliśmy, nie rozpowszechnialiśmy tej informacji, bo to było całkiem sporo, prawda? 38% w całej populacji, to było bliżej 30%, uwzględniając także te starsze osoby, prawda? Które tu w tej analizie do celów porównań usunęliśmy. Czyli mniej więcej co trzeci Polak mówił tak, każdy powinien móc ściąć drzewo, które rośnie na własnej działce. Ta zmiana pewnie jest w części przynajmniej, tak ją interpretuję, związana z tym, że Lex Szyszko pojawiło się to prawo, ale nie wprost wiązałabym to z regulacją prawną, co raczej z, może nie burzą medialną, chociaż ona również się pojawiła, prawda, ale z całą edukacją, która się pojawiła w rezultacie. Tak, ludzie sobie uświadomili, że drzewa są, że one są ważne, że jeżeli ich nie chronimy, to ktoś może chcieć je wyciąć. Kilka spektakularnych takich przykładów się pojawiło, chociażby te nadmorskie, tak, wielkie obszary wycinane. Pojawiły się osoby, jak jeden z bardziej prominentnych polityków, które wprost powiedział, no tak nie może być, prawda, bo drzewa mi przed oknami znikają, ja nie wiem, co się dzieje. I inni też pewnie uświadomili sobie, że prawo jest od tego, żeby drzewa chronić, tak? I że jeśli nie chronimy je osobiście, to prawo może zmienić nasze najbliższe otoczenie, na które nie mamy wpływu. Dużo działo się wówczas oddolnie wtedy, tak? Sąsiedzi zauważali, że ich sąsiad wycina drzewa, które od zawsze były przecież w ich otoczeniu, no ale mógł. I w związku z tym, no to po jakimś czasie od Lex Szyszko, bo 2019 to już jest po jakimś czasie, tak? Ten spadek nie jest niczym dziwnym.
Tak? Wydaje mi się, że on był trochę zaskakujący, że to aż tak spadło, ale w kontekście tych innych wyników widać, że zmiana, pewna zmiana myślenia, zmiana postaw, zmiana wiedzy się dzieje. Tak? Ona już wtedy nastąpiła. Myślę, że ona ciągle tutaj ma, jest w procesie, ciągle wzrasta. I ten ponad dwukrotny spadek, on był efektem zmian regulacji prawnych, ale myślę też, tak to interpretuję, znacznej zmiany świadomości i takiego doświadczenia. Bardzo ważne w psychologii człowieka, bardzo ważne jest to, żeby doświadczyć, prawda? Nawet jak się uczymy jako dzieci, to też bardzo ważne jest, żeby dotknąć, poczuć, posmakować, powąchać i tak dalej. I tu ludzie doświadczyli nagle, że widok się zmienia, że cienia nie ma, albo że się pojawił, prawda, i tak dalej. W tym wypadku jest coraz cieplej, mówi się równocześnie o tym, że jest coraz cieplej, więc kilka elementów, które tutaj spowodowały, że ludzie poczuli prawdopodobnie, że to jest moje. I w związku z tym innym też nie pozwalam. Ale właściciele drzew, to jest ciekawe, właściciele drzew, czyli działek z drzewami, również się z tym zgadzają. Oni też mówią, przyjmujemy to samo ograniczenie, bo ono dotyczy nie tylko nas, ale również innych właścicieli działek z drzewami. Bo to ma wpływ również na mnie, prawda? Nie tylko ja nie mogę wyciąć drzewa tak samowolnie, ale również mój sąsiad. A jego drzewa w pewnym sensie są moimi drzewami, w sensie ogólnospołecznym. Dokładnie, jakby są częścią tego samego krajobrazu, więc jeżeli na przykład w przestrzeni ulicy są te ogródki i nagle z jednego znikają drzewa, to jest zmiana dla wszystkich, którzy poruszają się tą przestrzenią i zwłaszcza tych, którzy tam mieszkają i są przyzwyczajeni do pewnego widoku. Bo to jest chyba najbardziej uderzające dla człowieka, jeżeli ten widok, który znają, jest dla nich oswojony, po prostu się zmienia. Tak, ten drzewobraz, jak niektórzy mówią, tak, treescape, słowo, które jeszcze u nas nie weszło, ale myślę, że warto byłoby go używać, tak, jest bardzo ważnym elementem doświadczeniowym. Witamy go codziennie rano, prawda, wychodząc z domu, przejeżdżając ulicy. Tak jak budynki się zmieniają, tak drzewa mogą się zmieniać i to również kształtuje nasze doświadczenie bezpieczeństwa, tak, bezpieczeństwa takiego. Ten krajobraz się nie zmienia, mogę przewidzieć, wiem, gdzie postawić swój samochód, żeby wieczorem nie był gorący, prawda, kiedy jest na przykład takie upalne lato. Ale to tak a propos tego jednego wyniku, bo mamy też kilka innych, prawda, tutaj, które się pojawiły. To ja tutaj chciałabym tylko odnotować świetne słowo, drzewobraz, z angielskiego treescape. Myślę, że byłoby naprawdę świetnie, jakbyśmy zaczęli też operować takim słowem w przestrzeni publicznej. I oczywiście absolutną masz rację, że również inne wyniki pokazują podobną tendencję. Mamy tutaj na przykład bardzo uderzający wynik osób, które zgadzają się z twierdzeniem, że jestem przeciwko wycince drzew. To jest aż 71%. To dla mnie to jest bardzo uderzający wynik na korzyść drzew, ale też wydaje mi się, że bardzo pozytywnym aspektem jest to, że drzew z dziuplami 49% respondentów nie uważa za większe zagrożenie niż drzew bez dziupli. To jest jednak istotna sprawa, bo wydaje mi się, że właśnie do tej pory, trochę pewnie też jeszcze nadal, krąży taki mit, że właśnie jeśli drzewo ma dziuple, no to jest zagrażające, to lepiej, żeby je wyciąć. A tu się okazuje, że jednak naprawdę sporo osób wcale tak nie uważa. Można tutaj też podkreślić, że tylko 17% osób odpowiadających stwierdziło, że tak, te drzewa z dziuplami stanowią większe zagrożenie. Więc to też bardzo fajnie świadczy na korzyść drzew, które są reprezentantami takimi z bogatą bioróżnorodnością, bo jeżeli mamy drzewa z dziuplami, to będą tam ptaki i będą tam owady i może będą nietoperze, także coraz więcej po prostu gatunków związanych z tym drzewem się pojawi. Także to są naprawdę bardzo pozytywne wyniki i właśnie moje pytanie takie, czym upatrujesz tych wyników, poza tym, co może już powiedziałaś? Czy jest coś jeszcze, co mogło zmienić postrzeganie na przykład takich dziuplastych drzew albo drzew z grzybami na pniu i gałęziach? Bo tutaj też bardzo ciekawy wynik. Aż 56% osób uważa, że grzyby na pniu i gałęziach nie oznaczają wyroku dla takiego drzewa. Pytanie, czy tylko. Można interpretować w dwie strony, tak? Bo można było powiedzieć, że zgodnie z prawdą eksperci powiedzieliby w 100%, że grzyby na drzewach nie oznaczają wyroku śmierci dla drzewa, prawda? W większości. A mogą tylko sygnalizować śmierć tego drzewa, jeżeli to są akurat grzyby, które martwe drewno lubią i dopiero po śmierci drzewa na nim są widoczne, więc to tutaj trudno mi powiedzieć, czy to jest aż tylko, tak?
Natomiast gdybym sobie wyobrażała świat idealny, to powiedziałabym, że aż to byłoby 98%. Że jest ogromny obszar jeszcze niewiedzy, tak można by powiedzieć, prawda? Podobnie jak w tym pytaniu o dziuple, oba pytania zresztą pochodzą z kwestionariusza znów Marzeny Suchockiej, a świetny artykuł na ten temat napisała, robiąc badania na warszawiakach, a ja przełożyłam tutaj to na populację Polaków. I obszar niewiedzy jest ogromny, tak? Tutaj mamy 49% osób, które nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, że drzewa z dziuplami stanowią większe zagrożenie niż drzewa bez dziupli, tak? Czyli nie boją się jakby tych dziupli w drzewie, nie boją się drzew z dziuplami, ale pozostali, czyli około połowy, mówi przeciwnie albo nie wie. No właśnie, tak. Bardzo dużo tutaj osób mówi, że nie wie. To jest aż 34%. I wydaje mi się, że to jest właśnie pozytyw. W sensie, to nie jest silne przekonanie. Okej, dobrze, rozumiem twoje zdanie. Ale to też jest ciekawe, że te same wyniki widzimy jakby inaczej, co one mówią, tak? Tak, prawie zawsze tak jest i dlatego czasem staramy się obiektywnie powiedzieć, jest tak i tak. I teraz, jeżeli celem jest, żeby 100%, no to wtedy oczywiście mówimy, że dobrze byłoby, żeby 100%. Tak niewątpliwie dobrze jest, że tak duży odsetek osób uważa, że drzewa stare, że grzyby na drzewach, że dziuple na drzewach nie stwarzają zagrożenia, bo one nie będą się bały tych drzew, albo nie będą się bały na tyle, żeby od razu powiedzieć, ojej, trzeba je wyciąć, bo ono zagraża, nie usiądę pod nim. Ale z drugiej strony doskonale wiemy z inspekcji drzew, z diagnostyki drzew, że mogą to być sygnały realnego zagrożenia, prawda? Tak. I teraz upraszczając do celu badania, oczywiście zawsze pytamy w prosty sposób, ale te osoby również powinny wiedzieć, że bywa i tak, to znaczy, że niektóre dziuple i niektóre grzyby mogą sygnalizować zagrożenie, a inne niekoniecznie. I w związku z tym w takiej sytuacji, jeżeli czują się zagrożone, to nie należy się dziwić, ale z drugiej strony powinien być ktoś, do kogo mogą się zwrócić i powiedzieć, halo, czy ktoje drzewo jest zagrażające? I o to również pytaliśmy, prawda? W innych badaniach, w innych miejscach pytamy o przekonania, co należy z takimi drzewami robić i co się dzieje, jak powinno się zarządzać drzewami, żeby było prawidłowo z punktu widzenia badanych przez nas Polaków. Natomiast z tych badań, które są w tym obszarze, to myślę, że warto byłoby, może o to zapytasz jeszcze, o cięcie gałęzi, przekonania na temat tego, czy jak przestrzegamy trawnik, to jest dobrze dla trawnika, czy tak równie dobrze jest z drzewami, tak? Jest bardzo silne przekonanie tutaj, że jednak cięcie gałęzi poprawia stan zdrowotny drzew, co ja wiążę z tym, że ludzie uczą się na przykładach, widzą, że drzewa są cięte, że drzewa owocowe są cięte i to dla nich jest dobre, tak? Że bardzo wiele drzew jest ogławianych, potem odrastają na przykład, jakoś tak, sobie dokładnie. Świetnie radzą, tak? I ta witalność zieleń tych młodych gałązek odroślowych tak zwanych jest po prostu taka piękna i myślą, że to jest dobre dla drzewa. Większość w ogóle nie wie, że jeśli są cięcia, to one najczęściej są związane nie z kondycją drzewa, tylko z ich stabilnością i że służą przede wszystkim poprawie stabilności. Ale trudno oczekiwać, żeby wiedzieli, jeżeli nie wiedzą tego nawet zarządzając drzewami. No właśnie, to o czym powiedziałaś, czyli przekonanie, że cięcie gałęzi poprawia stan zdrowotny nawet starych drzew, to tutaj rzeczywiście ponad 50% respondentów właśnie tak uważa. Czyli jest jeszcze duże pole do tej edukacji, o której już wspomniałaś. I tak się zastanawiam, jak myślisz, co mogłoby wpłynąć na zmianę zdania Polek i Polaków w tej kwestii? Tych dorosłych, no bo możemy oczywiście wprowadzić w pewnym idealnym momencie odpowiednią edukację do szkół i wiadomo, że młody człowiek zawsze bardziej chłonie takie rzeczy i będzie raczej pamiętać na swoje dorosłe życie, ale co z osobami, które już są dorosłe i właśnie uważają w ten sposób? Pewnie duże znaczenie ma kontakt z profesjonalistą. Najczęściej tym cięciem drzew zajmują się arboryści w tej chwili. Mam przynajmniej taką nadzieję, tak? Oczywiście na prywatnych działkach i na prywatnych drzewach często takie cięcia wykonuje sąsiad albo sam właściciel, niekoniecznie profesjonalnie. Ale powiedzmy na tych drzewach miejskich to najczęściej są to dobrze przeszkolone osoby, które wiedzą kiedy i jak należy ciąć drzewa, tak? Więc jest to ten kontakt z profesjonalistą, który wyjaśni, że pewne cięcia są wskazane, a pewne cięcia niekoniecznie, a że cięcia generalnie w ogóle nie są pielęgnacją, tak jak ucinanie rączki i nóżki dziecku nie jest pielęgnacją tego dziecka, tak samo cięcie gałęzi czy dużego konaru nie jest pielęgnacją drzewa, prawda? To my już wiemy.
i staramy się to nawet przekazać innym. Drugi taki aspekt, myślę, że ważny i będzie coraz ważniejszy, to jest standaryzacja działań arborystycznych, jak powiedzmy. Tak mówimy. To może w takim razie jeszcze dla wyjaśnienia, kto to jest ten arborysta? Och, trudne pytanie. Trudne pytanie w tym sensie, że z jednej strony to jest prosta definicja zawodu, ale z drugiej strony definicja obejmuje coraz szerszy zakres osób. Generalnie można powiedzieć, że to jest osoba, która zajmuje się drzewami ozdobnymi poza terenami leśnymi. Węższym tego słowa znaczeniu to jest osoba, która wykonuje pracę na tym drzewie. Zajmuje się cięciami, zajmuje się pielęgnacją tego drzewa, czyli na przykład jego siedliskiem, zabezpieczaniem drzew i tak dalej. W szerszym tego słowa znaczeniu to jest każdy, który na rzecz takich drzew działa, czyli także ekspert drzewny, czyli także osoba, która zajmuje się oceną drzew na przykład. Tak? To jest ten szerszy aspekt i wtedy można powiedzieć, że węziej rozumiany arborysta to przede wszystkim ten tree climber, czyli wspinacz drzewny, którego tam na linach albo z podnośnika widzimy i on coś robi na tym drzewie, a w szerszym znaczeniu to jest także ten, który edukuje, który ocenia drzewa, który pisze ekspertyzy, tak? I nigdy na tych drzewach na górze nie był, chociaż każdego do tego zachęcam. Sama jestem tree climberką i z tego co pamiętam, ty również byłaś już na drzewie. Tak, świetne przeżycie. Może jeszcze do tego wrócimy na koniec. Czyli jak mówisz o standaryzacji arborystycznej, to dotyczy ona tych prac ściśle na drzewach. Albo wokół drzew, w otoczeniu drzew. Standardy arborystyczne dotyczące prac na drzewach, wokół drzew, oceny drzew, czyli to co mogą robić osoby, które albo oceniają drzewa, albo już wykonują pracę konkretnie na drzewach. I mówisz w takim razie, że ta standaryzacja jest jedną z tych spraw, które mogą sprawić, że ludzie będą lepiej rozumieć drzewa i takie podejście, że cięcie gałęzi poprawia ich stan zdrowotny, nie będzie już tak powszechne wśród Polek i Polaków. Pośrednio tak, ponieważ ta wiedza rozprzestrzenia się i będzie się upowszechniała pewnie dość lawinowo, tak bym powiedziała. Równolegle też sporo się dzieje, jeżeli chodzi o przygotowanie profesjonalistów, ale wracając do standaryzacji, to warto wspomnieć, że Fundacja Ekorozwoju w ramach jednego z projektu LIFE ostatniego takie standardy w trzech obszarach wypracowała i upowszechniła dość dobrze już, jeżeli chodzi o zarządzających drzewami w sferze takiej publicznej przede wszystkim, wśród profesjonalistów również. One są dostępne i można je pobrać. Może je pobrać także osoba prywatna, która się po prostu tylko interesuje drzewami i powinna to zrobić. I one dotyczą trzech takich bardzo ważnych aspektów, bo dotyczą cięć i pielęgnacji drzew. Tutaj właśnie to wyodrębnienie bardzo ważne jest, tak? Także cięcia to nie pielęgnacja. Pielęgnacja dotyczy przede wszystkim tego, co służy drzewu, a cięcia drzewom na ogół nie służą, tak? Poza pewnymi specyficznymi przypadkami, pewnymi specyficznymi traktowaniem drzew. Drugi taki aspekt, który jest tutaj standaryzowany, to ocena drzew w zakresie inspekcji i diagnostyki takiej specjalistycznej. I trzeci, bardzo ważny, bo miejmy nadzieję, że uświadomi większej liczbie osób i szerszym grupom osób, że drzewo to nie tylko to, co jest nad ziemią, ale również to, co jest pod ziemią, prawda? A nawet jest to ważniejsze dla drzewa często niż jego liście. To jest standard działań ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, gdzie przede wszystkim zwraca się uwagę do tej pory na pień, to wiele osób widuje pewnie odeskowanie pnia, tak, żeby go nie uszkodzić, a tak naprawdę drzewu chodzi przede wszystkim o to, żeby nie uszkodzić jego korzeni i na tym się skupiamy. Te trzy standardy, one wskazują na takie trzy różne aspekty, którymi zajmują się właśnie profesjonaliści związani z arborystyką szeroko rozumianą. Trzeba też pamiętać o tym, że równolegle na poziomie europejskim w ramach jednego z projektów Erasmus+, powstają tożsame, ale też szersze standardy i one już będą też dostępne. Nawet w przyszłym tygodniu jest konferencja w Prochanicach, właśnie konferencja podsumowująca projekt, który jest jednocześnie otwarciem kontynuacji tego projektu w kolejnych latach. Więc widać, że jest taki lawinowy wzrost wiedzy,
tak, dostępnej, bezpłatnej, co jest bardzo ważne, upublicznianej w mediach łatwo dostępnych, tak, bo to i media społecznościowe, i otwarte strony internetowe, i dużo podręczników, to rzeczywiście widać, że osoby zupełnie nie zajmujące się zawodowo tematem drzew sięgają po to i mogą dlatego dla siebie z tego wyciągnąć jakieś ciekawe informacje. Także przyczyn wzrostu wiedzy i zmiany świadomości może być naprawdę wiele. Ale pamiętajmy, że te wyniki, które do tej pory cytowałyśmy, to są wyniki jeszcze sprzed tego, sprzed tej standaryzacji, prawda? Sprzed tych publikacji. Więc można się spodziewać, że w kolejnych 3, 4, 5 latach znów będziemy mieli do czynienia z takim skokowym wzrostem akceptacji dla drzew i zmian w postawach i takich deklaratywnych zachowaniach, prawda? Bo tu nie mamy rzeczywistych zachowań, nie pytamy o nie, tylko o takie deklaracje. W takim razie jeszcze a propos tych materiałów, bo ja myślę, że te materiały są świetne właśnie dla wszystkich osób, które chciałyby albo już działają na rzecz drzew, bo dzięki temu w łatwy sposób mogą zdobyć wiedzę taką profesjonalną. I takie mam trochę przewrotne pytanie, bo w jednym z badań było pytanie o to, dlaczego według respondenta, respondentki ludzie wycinają drzewa i były różne opcje do wyboru oraz kiedy ta osoba, ten respondent, respondentka zawnioskowałby o wycięcie drzewa. I tutaj znowu według mnie aż 25% osób stwierdziło, że nigdy nie zawnioskowałoby o wycięcie drzewa. I moje pytanie jest takie, czy zaryzykowałabyś stwierdzenie, że 25% Polek i Polaków ma predyspozycję do zostania obrońcami drzew? I to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, ponieważ od deklaracji, że czegoś nie zrobię, tak, do deklaracji albo zachowania, że coś zrobię, jest zwykle bardzo długa droga, prawda? Więc można powiedzieć, że to się na pewno nie przełoży jeden do jednego, ale już w tym obszarze fakt nierobienia czegoś, tak, jest obroną drzew. Bierną, ale jednak nie zawnioskuję, bo może nie mam tego drzewa, ale część z tych osób ma te drzewa i mogłoby zawnioskować. I znów na pół, no pewnie część z tych osób tylko deklaruje taką sytuację, a w rzeczywistości być może wtedy, kiedy wejdzie kolizja z fotowoltaiką albo z zacienieniem ogródka i pomidory nie będą rosnąć, to jednak mu powie, no może jednak to drzewko należałoby, może nie wycinać, ale chociaż przyciąć trochę taką połowę, prawda, bo korona za duża, więc tego nie wiemy. Ale na pewno część z tych osób, przynajmniej w takiej sferze słownej, tak, może nie jako aktywiści, nie będą się kładli pod tym drzewami, nie pójdą do obozu wilczyc, nie będą tam walczyć przez pół roku, prawda, w namiotach, ale na pewno jest większe prawdopodobieństwo, że będą się za drzewami opowiadać. Tak, to jest to wyraźny taki shift, wyraźne przesunięcie w kierunku bycia pro drzewem, tak, za drzewami. A zresztą w tych pozostałych wynikach widać, że tylko bardzo realne obawy skłaniałyby ludzi osobiście do tego, żeby zawnioskować o wycinkę drzewa. To są obawy, tak, o życie i zdrowie. Tak, tutaj chodzi o obawy przed upadkiem drzewa lub jego konaru, gałęzi. I właśnie to też koresponduje z wynikami na odpowiedzi na pytanie, dlaczego według ciebie ludzie boją się drzew. I tam też są takie elementy, które kojarzą się z tym, że właśnie może nastąpić upadek tego drzewa. Czyli na przykład chodzi o taką sytuację jak wichura lub burza. I tutaj 1/5 respondentów twierdzi, że właśnie dlatego ludzie mogą bać się drzew. Kolejny wynik, też prawie 1/5, to jest, że drzewo upadnie lub złamie się. I kolejne 14%, ponieważ może nastąpić jakaś szkoda, krzywda lub w ogóle śmierć. Więc rzeczywiście tutaj to jest najważniejsze, jeśli chodzi o to, dlaczego ludzie boją się drzew i dlaczego mogliby zawnioskować o wycięcie tych drzew. Zastanawiam się też, jak według ciebie, skąd wynika ten strach? Czy na przykład chodzi o sytuacje, których ludzie doświadczyli, czy tylko na przykład o sytuacje, które są bardzo mocno nagłaśniane przez media i one przez to kształtują to postrzeganie nas, nasze postrzeganie drzew? Tak tylko dopowiem, że te wyniki, które właśnie cytowałaś, odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie według ciebie, według respondenta boją się drzew, to są spontaniczne wypowiedzi zliczone, skategoryzowane przeze mnie. W wyniku analiz. One są tym silniejsze. To nie były podpowiedzi, taka kafeteria, że możesz sobie zakreślić, tylko to były odpowiedzi spontanicznie wpisane przez respondentów w pytanie otwarte. Więc to są rzeczywiście te, które przyszły im na myśl, to znaczy silne.
Bo to psychologicznie to jest silna odpowiedź. Coś, co pierwsze przechodzi na myśl. Boisz się drzewa. Dlaczego? Dlatego, że może upaść. I bardzo silny taki aspekt, który się tam pojawia, że może upaść na głowę. I rzeczywiście on jest gdzieś tam wyodrębniony. Ja jakiś czas temu na jednym z forum przyjaciół drzew opowiadałam w formie takiej prezentacji o różnych takich skrzywieniach poznawczych człowieka i mówiłam o takim efekcie widoczności, wyrazistości, tak można powiedzieć, tak? W sytuacjach, kiedy jest jakaś silna emocja. Często widzimy tylko jakiś aspekt tej sytuacji, jeden, jedyny, prawda? Nie widzimy tych innych, to nam zostaje w głowach, później jest bardzo dostępne i łatwo przychodzi nam na myśl. Jeżeli jest wysycone emocjami, wtedy ma taką łatwość przywoływania z pamięci. I tak rzeczywiście jest. Być może ludzie boją się drzew również z innych powodów i w tych odpowiedziach widzimy, że tam są może jakieś fobie, może tam są jakieś edukacje, może złe bajki i tak dalej, ale rzeczywiście te czytelne, wysycone emocjonalnie, czasem śmiercią człowieka, prawda, realnego człowieka, nawet znanego, one silnie zapadają w pamięć. Ludzie je pamiętają, bardzo często tak trochę identycznie przypominają sobie obrazowo, tak, i boją się powtórzenia tej sytuacji w odniesieniu do siebie albo swoich bliskich. Jeżeli dodatkowo sytuacja wspomaga pojawianie się takich emocji, na przykład rzeczywiście jest silny wiatr, jest burza, jest ciemno, jest deszcz, przy okazji jest taka generalnie emocjonująca atmosfera, wtedy te wspomnienia, nawet nie własne, tylko medialne, prawda, one mogą przychodzić na myśl łatwiej i zaczynamy rzeczywiście odczuwać emocje strachu. Ale trzeba pamiętać, że my doświadczamy upadków drzew albo ich części. Bardzo często. Każdy z nas praktycznie widział upadek drzewa bądź jego części. Nawet jeżeli nie spowodował szkody, to jednak te gałęzie leżą od czasu do czasu, prawda? W związku z tym to nie jest tak zupełnie nierealna sytuacja i biologicznie, ewolucyjnie to dobrze, że się boimy tych upadków. To dobrze, powinniśmy uciekać przed drzewami w sytuacjach, kiedy one rzeczywiście mogą nam zrobić krzywdę. Nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że po prostu ten fragment drzewa może upaść albo całe drzewo. Nieracjonalne jest wchodzenie w czasie burzy do parku ze starymi drzewami, prawda? Z wyższymi od nas, wtedy, kiedy nie mamy kontroli, nie mamy drogi ucieczki. Nie wchodzi tam profesjonalista, jeżeli nie musi kontrolować tych drzew. Nie powinien wchodzić też prywatny człowiek, który nie ma tam żadnego celu. Tego powinniśmy być edukowani też w dzieciństwie, tak jak jesteśmy edukowani, żeby nie wchodzić pod wysokie drzewa, kiedy są wyładowania elektryczne, prawda, bo boimy się piorunów, a ludzie wchodzą. Więc to jest racjonalne jak najbardziej i ludzie trochę powinni się bać drzew. W tym biologicznym znaczeniu, tak? Tak jak powinniśmy się trochę bać jednak dzikich zwierząt, prawda? Bo one nie są w pełni kontrolowalne. Co nie znaczy, że powinniśmy się ich bać wtedy, kiedy nie zagrażają, a większość nie zagraża, prawda? Muszą być spełnione pewne szczególne warunki. Myślę, że ten brak edukacji, brak takich rzeczywistych doświadczeń utrudnia ludziom właśnie rozeznanie, takie proste rozeznanie, kiedy rzeczywiście należy mieć obawy i zabezpieczyć się, a kiedy nie należy mieć obaw. Nie mówię tutaj o kompletnie nieprzewidywalnych sytuacjach jak sudden branch drop, tak? Czyli ten zupełnie niewytłumaczony do dziś, wytłumaczone zjawisko upadania gałęzi dużych konarów głównie latem, dlatego summer, czasem się mówi sudden, tak, kiedy naukowcy, profesjonaliści nie wiedzą, dlaczego pewne konary upadają, ale dyskusja na ten temat się toczy. Próbujemy w tej chwili też w branży rozpoznać ten temat. Nawet niedawno właśnie na lipcowym spotkaniu we Włoszech ten temat rozpoczął Francesco Ferrini, naukowiec z Włoch. Myślę, że będziemy za jakiś czas wiedzieli więcej. Natomiast rzeczywiście jest takie zjawisko, również w Wrocławiu się czasem zdarza, że znienacka duży konar z dużego drzewa upada w piękny, bezwietrzny, gorący dzień. My tak, o tym wiemy. Nie wszystko da się przewidzieć. Więc ten respekt rzeczywiście powinniśmy czuć. Ale właśnie też ciekawie bardzo wygląda odpowiedź na jeszcze inne pytanie w kontekście tego, że rzeczywiście jak ludzie boją się drzew, czy
chcieliby ewentualnie zawnioskować o wycinkę w związku z tym, że drzewo może stanowić zagrożenie, to tutaj ciekawie właśnie wyglądają odpowiedzi na pytanie dotyczące, znaczy to nie jest pytanie, to było takie zadanie, żeby określić, które zdanie jest najbliższe temu, co respondent, respondentka uważa. Mamy tutaj 40% osób uważa, że upadek drzewa w czasie porywistych wiatrów lub burz powodujący szkodę, to jest przypadek albo działanie siły wyższej i że to się po prostu zdarza. I nie ma bardziej czy mniej winnych. To jest bardzo ciekawe. I kolejna rzecz tutaj w tym zadaniu, nazwijmy to tak, że 18% uważa, że taka sytuacja to jest wina ludzi zarządzających drzewami i powinni ponieść odpowiedzialność, ponieważ nie zapewnili bezpieczeństwa w otoczeniu drzew. W kontekście tego, że 40% uważa, że to jest jednak siła wyższa i niekoniecznie dało się to przewidzieć, a tutaj 18%, że powinni być pociągnięci do odpowiedzialności zarządcy. I z kolei jeszcze kolejne zdanie, 27% osób zgadza się z takim stwierdzeniem, że to jest wina ludzi, którzy nie zachowują ostrożności w czasie takiej pogody. No to jednak dla mnie pokazuje, że podejście jest dosyć rozsądne. W sensie ludzie rozumieją, że nie wszystko się da przewidzieć i też rozumieją, że nasze własne zachowanie ma wpływ na to, co może się nam przydarzyć lub się nam nie przydarzy, bo zachowaliśmy odpowiednią ostrożność. Ciekawe tutaj jest też, że pojawia się kwestia zmian klimatycznych i 15% osób wskazuje, że to mogła być przyczyna właśnie tych zmian klimatycznych i że nie ma możliwości zabezpieczenia się przed takimi wypadkami. Moje pytanie teraz jest takie, czy uważasz, że rozgrzeszamy drzewa i zdajemy sobie właśnie sprawę, że wiele zależy od przypadku i nie da się wszystkiego przewidzieć? I czy to lepiej z punktu widzenia ochrony drzew, czy wręcz przeciwnie? To w ogóle trudne pytanie. Te cztery obszary, które opisałaś, to potencjalne postawy, które mogą przybierać ludzie, myśląc o upadku drzewa w czasie silnego, porywistego wiatru, prawda? Czyli kiedy włączają się te siły przyrody, to jest ważne. To było ważne w zadaniu tego pytania, czyli w jakim kierunku ludzie będą próbowali wyjaśnić, co się stało, tak? Jest wypadek i teraz jest silny wiatr. Czy obarczymy winą ludzi, których? Tych, którzy zostali uszkodzeni, czy tych, którzy zarządzali i powinni temu zapobiec? Świat czy Boga, tak? W niektórych krajach w regulacjach prawnych funkcjonuje określenie act of God, tak? Czyli siła wyższa właśnie, jakbyśmy powiedzieli. I tutaj to dużo odsetek osób, które mówią właśnie siła wyższa, tak, że to się zdarza i nie bardzo mamy tutaj kontrolę, to się zdarza poza nami. My nie jesteśmy w stanie zainterweniować tutaj wystarczająco, przynajmniej zdarza się od czasu do czasu. To dla mnie trochę było zaskoczenie. Spodziewałam się, że większy będzie akcent, większy odsetek osób będzie przypisywało odpowiedzialność jednak tym zarządzającym drzewami, tak można powiedzieć. I to może wskazywać na to, że ludzie zauważają nieprzewidywalność, tak? Niezależność od siebie pewnych zjawisk przyrodniczych, tak można powiedzieć, prawda? Z korzyścią dla drzew. Tak, to z korzyścią dla drzew. To znaczy tutaj uznajemy, że pewne obiekty nie są do końca przewidywalne. I drugie pytanie, o którym pewnie za chwilę też będziemy mówić, wskazuje na to tak, że my nawet nie jesteśmy wszyscy gotowi do tego, żeby taką odpowiedzialność wymuszać na tych zarządzających drzewami, prawda? Bo może kosztowałoby to zbyt wiele, tak? Czyli ta zasada alarm jest tak niskie ryzyko, jak to racjonalnie potrzebne, tak? Jak to racjonalnie możliwe jest dominująca, bardzo, bardzo istotna. Więc tu myślę, że ten rozkład wyników jest zdecydowanie dla drzew korzystny, ale nie dla zarządzania drzewami. Bo proszę zobaczyć, że jeżeli to jest siła wyższa i to wina zmian klimatycznych, to bardzo dużo, prawda? A na dodatek to ludzie są sami winni, bo wchodzą pod te drzewa, to może zdejmować odpowiedzialność z kolei z tych zarządzających drzewami, że no to może nie róbmy za dużo, prawda? No to jak się zdarzy od czasu do czasu wypadek, to nie szkodzi, bo ludzie to będą traktować jakieś działanie przypadkowe. Tak nie jest. Nie, bo odpowiedzialność zarządzający drzewami widać, że i też ich świadomość tutaj zdecydowanie wzrasta. Cokolwiek by nie mówić o zdarzających się rzeczywiście przypadkach, to one są niezwykle rzadkie.
To, że my je widzimy, to jest efekt mediów tak naprawdę w dużym stopniu i tego, że łatwo się o nich dowiadujemy, ale kiedy pomyśleć o 100% silnych wiatrów, które były w ostatnim półroczu na przykład, ile przypadków, tak naprawdę przypadków zdarzeń tragicznych się pojawiło, nie aż tak dużo, prawda? I też trzeba pamiętać, że tu też pomaga nam w tym albo przeszkadza trochę pamięć, bo jeśli się zdarzyło, to pamiętamy, ale jeśli się nie zdarzyło, to nie pamiętamy, prawda? Dlatego zawsze jako badacze mówimy tak, dobrze, pamiętasz sytuację, kiedy był wiatr i był przypadek, ale zobacz, ile razy był wiatr i nie było takiego przypadku. I porównaj to ze sobą, wtedy dopiero jesteśmy racjonalni, prawda? Jeśli tego nie ma, no to pamiętamy tylko część rzeczywistości i to nie jest właściwe, bo budujemy wtedy nasze działania w oparciu o część rzeczywistości, a nie o całość. Jeżeli mamy 100 dni z silnymi wiatrami i na 99 tych dni kompletnie nic się nie zdarza, a jednego dnia coś się zdarzyło, no to trzeba sprawdzać tylko te szczególne warunki, a nie zabezpieczać się na wypadek każdego silnego wiatru. Tak, więc a propos tego pytania, o którym powiedziałeś, że pewnie też do niego przejdę, to pytanie, to zadanie dotyczyło odpowiedzi na pytanie, jak według Ciebie powinno się zarządzać drzewami w otoczeniu ludzi. I tutaj mamy to, o czym powiedziałaś, że minimalizować ryzyko związane z drzewami do zera, nawet jeśli w tym celu musimy wycinać wiele drzew i ponosić koszty z tym związane, i tu było zaznaczone, w tym koszty przyrodnicze i klimatyczne, to tylko 11% osób zdecydowało się zgodzić z takim podejściem. A najwięcej respondentów, respondentek odpowiedziało, żeby minimalizować ryzyko związane z drzewami do rozsądnego poziomu poprzez ich kontrolę i działanie zmniejszające zagrożenie, ponosząc przy tym koszty związane z działaniami także potencjalnymi, choć rzadkimi wypadkami. Czyli to też jakby wydaje mi się, że wskazuje na pewne, dosyć racjonalne podejście. Mimo tego, że ludzie boją się drzew i boją się tego upadku drzewa, zwłaszcza w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Tak, i to jest podejście, które ludzie generalnie przyjmują w większości w życiu, tak? No, jest jakieś ryzyko wypadku samochodowego, kiedy wyjeżdżam w trasę, tak? Ale większość ludzi wsiada do auta i jedzie, tak? Nie zabezpieczając się dramatycznie, nie jeżdżąc 20 na godzinę, tylko jedzie z prędkością, która potencjalnie może spowodować, że w przypadku czołowego zderzenia obrażenia będą większe. I to podejście jest bardziej generalne, ono dotyczy nie tylko drzew. Można by było się zastanawiać, skąd tak duży odsetek osób, które mówią jeszcze więcej sadzić, nawet jeżeli od czasu do czasu zdarzą się przypadki. To jest zastanawiający wynik. Czterech na 10 Polaków badanych przez nas mówi, sadźmy jak najwięcej drzew, nawet jeżeli zdarzą się wypadki. Oczywiście to ciągle jest potencjalne, to ciągle jest wyobrażone, ale mówią, biorę na siebie to ryzyko, biorę na klatę to ryzyko, nawet jeżeli może mnie dotyczy, tak? Bo potrzebujemy więcej drzew. Pewnie wiele naszych znajomych mieści się w tej grupie, dalej racjonalnie zarządzając tymi drzewami, ale jednak przesuwając akcent w kierunku zwiększania ryzyka, ale jednak zwiększania też wartości klimatycznych, wartości ekosystemowych, które drzewa niosą, zwłaszcza drzewa, które są groźniejsze w kontekście naszej wcześniejszej rozmowy, czyli większe i starsze, prawda? Bo małe, młode drzewo generalnie nie stwarza zbyt wielkiego zagrożenia, prawda? Taka, nie wiem, 2-3-metrowa świeżo posadzona lipa raczej nie rzuci się na człowieka i go nie zabije, prawda? Ale już 40-60-letnia lipa z suszem gałęziowym może uszkodzić człowieka w jakimś stopniu, jeżeli zdarzy się jakiś upadek części albo całości drzewa. Więc ten akcent tutaj przesunięty wyraźnie w kierunku akceptacji ryzyka, to jest zdumiewające. To jest sygnał, że w bardzo wielu głowach jest otwarcie, tak? Akceptujemy ryzyko, ponieważ ważniejsze dla nas jest życie generalnie, niż utrzymywanie tego ryzyka na tym niskim poziomie, prawda? Nie zerowym, ale niskim. I to koresponduje też z jeszcze jednym wynikiem, stwierdzenie, że mamy za mało drzew w miastach. Z takim stwierdzeniem zgodziło się w 2019 roku 62% respondentów i respondentek, a w 2015 to było 39%. Więc tu też jest ogromny wzrost tego właśnie poczucia, które dzieli coraz więcej osób, że w obecnych czasach mamy tych drzew za mało, że powinno być ich więcej.
I tutaj być może właśnie dlatego te 41% osób twierdzących, że żeby akceptować ryzyko, ale żeby tych drzew było jak najwięcej. Tak, i to są dość spójne te wyniki. One wskazują na przesuwanie postaw w kierunku większej akceptacji drzew i akceptacji ryzyka. Pamiętajmy jednak, że to ciągle są deklaracje. Tak? Kiedy przychodzi do konkretnego drzewa, konkretnego punktu i konkretnej lokalizacji, konkretnego przypadku, wtedy to wszystko może się zmienić i te działania i konkretne decyzje ludzi mogą być inne. Ale nasze zachowania zależą też od tej zgeneralizowanej postawy wcześniejszej. Jeżeli ona jest pozytywna, tak, to jesteśmy bardziej otwarci na to, żeby akceptować ryzyko, żeby akceptować mniej wygodne dla nas rozwiązania. Tak można powiedzieć, na przykład podzielić się drzewem z drzewem naszym trawnikiem, tak, zaakceptować, że wejdzie nam na nasz ukochany trawnik i zacieni nieco tą przepiękną hortensję, która oczywiście jest piękna, tak, ale w sensie takim ekosystemowym czy wartości jakiejś klimatycznej na pewno mniej cenna, tak, cokolwiek by nie mówić, bo hortensiomania tutaj Arboretum Wojsławice ostatnio dużo robi w sferze medialnej, warto pojechać i zobaczyć hortensję. Na pewno. Sprawdzam w tej chwili, to tylko tak zasygnalizuję, ale w tych badaniach, o których mówiłam, że właśnie się dzieją, sprawdzam na ile zasada 3-30-300, na ile jest towarzyszy naszym respondentom mieszkającym w miastach różnej wielkości i wsiach, bo prosto deklaratywnie pytam, czy widzisz ze swojego okna co najmniej 3 drzewa? Czy według Ciebie Twoja najbliższa okolica w 30% jest pokryta zielenią, najlepiej zielenią związaną z koronami drzew. Jak daleko masz do najbliższego parku? Mniej czy więcej niż 300 metrów, czyli około 5 minut drogi. I zobaczymy. Już we wrześniu będę wiedziała, także na pewno podzielę się z Wami też informacją. Super, może w takim razie będzie to przyczynek do kolejnego spotkania. A na dzisiaj bardzo Ci, Beato, dziękuję. To było bardzo ciekawe, bardzo inspirujące. Mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki też zgadzały się z tym zdaniem. I powiedz może jeszcze, czy Twoje badania gdzieś będą powszechniej dostępne, te wyniki, żeby ewentualnie zainteresowani mogli do nich zajrzeć? Planujesz coś takiego, jakąś publikację? Tak, tak. To tylko kwestia czasu. Część z tych badań jest dostępna w raportach na stronie internetowej firmy IMAS i można je znaleźć albo w blogu, albo w raportach, czyli tam w zakładce raporty. Część była upubliczniana już w czasie jakiejś prezentacji i pewnie są też dostępne również tam, ale mam nadzieję, że łącznie z tymi badaniami, które w tej chwili się toczą i jeszcze kolejnymi, które planuję, to jakiś szerszy artykuł już się pojawi pod koniec tego roku. Jak najbardziej. Super, w takim razie czekamy. Jeszcze raz dzięki wielkie. Dziękuję również za zaproszenie. Dr Beata Pachnowska, IMAS.pl oraz Instytut Drzewa. To był podcast za 5.12 i cykl Mówią Drzewa. Prowadziła go dla Was Aleksandra Zienkiewicz, a za montaż i produkcję odpowiadał Arkadiusz Wierzba. Do usłyszenia.